Cześć, dzisiaj sprawdzimy, czy port w Władysławowie to dobra miejscówka na to, żeby sobie połowić w lecie, ale też omówimy inne miesiące, więc zapowiada się ciekawie, zaczynamy! Jarek, jesteśmy w Czasowiczem, chcemy przyjechać sobie do portu połowić trochę. To jest dobry pomysł w sezonie letnim, lipiec, sierpień? Myślę, że tak, dlatego że jest szansa na okonia, jest szansa na leszcza, przyłów na przykład na spinning, albo też łowić go świadomie z gruntu lub też na spławik. No w tym roku się pojawiła makrela, to jest dosyć dziwne, bo jak była wcześniej, to było raczej w sierpniu, teraz się pojawiła pod koniec czerwca. Nieduże te makrele są, wielkości śledzia, może nieco większe, ale zawsze jest frajda jakaś. Jakiś dobry punkt na te makrele? Główka portowa? Tak, na makrele to główka portowa, latarnia i jej najbliższe okolice. Aha. Czyli samo wyjście z portu też? Tak, tak samo jak śledź. Te same zestawy. One, mówię, w tym roku nie są zbyt duże. 4 lata temu był taki fajny sort, takie dosyć fajne statko było. Tamte makrele były prawie takie jak sklepowe już, także. Aha. Przy 5 makrelach, jak się ciągnie na zestaw, nawet te małe, to też się już czuje spory opór. No dobra, przygotowujesz wędkę, warto dawać ten fluorokarbon i tak dalej, bawić się czy nie właśnie? Jak to znaczy wygląda? Ja łowię głównie dropa, dlatego że tym dropem po prostu daleko rzucę przy ciężarku, który teraz, ile tutaj jest, no to jest 10 gram, tak? No rzucę nim sporo. To jest ważne szczególnie w takie dni jak dzisiaj, bo jest spory wiatr. Teraz patrzę się na flagi, jaki to będzie wiatr. No, na południowy się zmieniło, bo chyba wschodni, południowo-wschodni. No i przy takiej sile wiatru, bo jakieś tam porywy teraz się też pojawiają, no to lepiej rzucać właśnie dropshotem. Z opadu na lekkich główkach łowiłoby się tak trochę niekomfortowo. No dobra, i to jest okonek standardowy, jak to właśnie tutaj wygląda? No teraz właśnie ostatnio niezbyt duże są te okonie. Czasami jest ich dosyć sporo, jest zabawa. Można sobie wziąć jakiś mniejszy kijek, lekki, ultralight jakiegoś i wtedy się pobawimy. Wszystkie brania gdzieś w tamtych okolicach i miałem też coś fajniejszego na kiju. Prawdopodobnie był to leszcz albo jakiś większy okoń, ale mi spadł. Dobra, ale zobacz, ty tutaj masz gwizdę. Mam dendrobenę, no to jest najlepsza tutaj przynęta, dlatego że no, też trochę liczę na tego leszcza. W czerwcu było ich naprawdę dosyć dużo i one bardzo chętnie uderzają w no, takie przynęty. Haczek im zupełnie nie przeszkadza, taki typowo offsetowy właśnie w rozmiarze okoniowym. Flądry też bardzo chętnie biorą na dropshot, ale też może być jakaś gumka. No, miałem leszcze na tamte, miałem leszcze na jakieś jaskółki okoniowe nawet, więc to im też zupełnie nie przeszkadza. Musi być ich tutaj sporo, to jeszcze kwestia pogody i pory. Ale przesuniemy się chyba tam, bo wszystkie brania były tam i kilka okoni tam wyjechało. O, jest, panie! Ładnie walczy, walczy, ucieka, ucieka. O, ładny! O, super! O, dobra, to teraz ja siebie sam nagram. Okonek już wymiarowy. Całkiem spoko. W pierwszym rzucie na takie coś. No jest to, nie ukrywam, z Ali, bo też troszeczkę rzeczy mam z Ali. Jeżeli chodzi o okonie, moim skromnym zdaniem nie ma sensu przypadki. O, ładnie. 25 będzie miał na pewno. 26 nawet. Dobra, a co my jesteśmy w stanie właśnie złowić w porcie? W jakich miesiącach? No maj to jest głównie belona, co kiedyś robiliśmy taki właśnie cykl filmów. Maj to belona, w porcie to jest głównie belona, spławik, znowu końcówka falochronu, czyli główka i najbliższe okolice. Różnie bywa z okoniem ostatnio, takie mam wrażenie trochę, że z roku na rok jakby ilościowo jest ok, natomiast rozmiarowo jest już troszeczkę gorzej. Zaraz zauważyłem, że w tym roku jest dziwnie mętnawa woda bywa i przy takiej właśnie wodzie, którą teraz też taką właśnie mamy, troszkę gorsze są wyniki, ten okoń nie za bardzo chce żerować. W tym roku fajne jest to, że dużo leszcza jest w porcie. Jest więcej tego leszcza niewymiarowego, takich 30-taków, ale jakieś tam większe leszcze od 40 w górę się też zdarzają. W czerwcu miałem 16 leszczy na spinning, z czego 6 było wymiarowych. Dobra, ale to też na dropshota? Tak, to na dropshota wszystko. Jarek dorwał ponton. No i trzeba to teraz odhaczać.
opowiadaj, że się chciał ten ponton wyrwać. No, na Allegro pewnie takie chodzą po ho-ho-ho albo jeszcze więcej. To byś miał branie z życia. Dobra, ale co to wiatr zawiał, nie? Bo tak nieprzewidywalny dzisiaj jest. Tak, bo jest wiatr teraz południowy. Już tak rzuciłem, że mi zwiało w stronę pontonu właśnie. Nie trafiłem tam, gdzie chciałem. Najfajniej jest wieczorem, w bardzo ciepłe dni. Wieczór też powinien być ciepły. I wiatr zerowy albo bardzo mały. Wtedy te konie pochodzą do powierzchni, można je fajnie łowić powierzchniowo. Na jakąś obrotówkę, na wirujący ogonek, na jakieś woblery typu popper nieduże. Jest fajna, jest frajda, bo tych brań jest bardzo dużo wtedy. Ale takich warunków dawno nie było, dzisiaj jest tak troszkę pochmurnie. Upalny dzień, ciepły, ciepły wieczór bez wiatru i żerowanie powierzchniowe, to jest fajna zabawa. Czyli w dzień na plażę z rodzinką, a wieczorem tu? No, tak myślę. I też fajny. Czyli taka zabawa jest. Wcale nie trzeba daleko wchodzić do portu, żeby sobie coś połowić. Pudełko koniowo-dropshotowe, bogate w bardzo różne gumki, dzigi, trójki, czwórki, parę takich stand-upów, sporo wiadomo, ciężarków do dropshota. Co tu jeszcze? Aha, cekatki, których jeszcze nie testowałem z Ali. Jakieś większe popery, tutaj mamy nawet kokuty jakieś takie 8-gramowe bardziej do konia, one są też pewnie byłyby niezłe. Jaskółki różnego rodzaju. Aha, pojedyncze woblerki, w tym jakiś twitchingowy z AliExpress, jakiś głębiej schodzący. To jest jakiś salmiak, który schodzi troszeczkę głębiej. No w porcie przy takiej pogodzie one mają średnie zastosowanie, dlatego że jest za duży wiatr. Wirujący ogonek, ten czerwony, oryginalny, też fajna przynęta przy tym powierzchniowym żerowaniu. I to jest takie pudełko ogólnie portowe, a nie portowo-wakacyjne chyba. Wiesz co? No takie jak mówiłem, okoniowe przede wszystkim, okoniowe, dropshotowe, tutaj nawet jakieś większe gumki troszkę mam, takie, które by się nadały pod sandacza, gdybym chciał łowić na lekko. Jest tego sporo. Powiem szczerze, że nawet nie pamiętam nazw niektórych przynęt. Tu pamiętam, że jest jakaś przynęta typowo dropshotowa od Mikado. Nawet takie dziwy tutaj, cienka guma, jakiś taki bardzo bardzo mocno pracujący ogonek. Dobra, tutaj połowiliśmy, fajnie okonki brały, natomiast gdzie teraz idziemy? Idziemy pod taką budkę Meteo i tam popróbujemy porzucać. Będziemy rzucać też taki akwen, gdzie może być okoń, może być też sandacz, gdzie też leszcze się mogą gromadzić. Zobaczymy, co wyniknie. Może z opadu trochę połowimy, zobaczymy. No więc tak, miejscówka spoko, nie wieje wiatr, także o tyle jest ok. Natomiast jest nieco lepsza miejscówka, jakbyście nie mieli jak podebrać rybę, bo bardzo blisko mamy lustrowody. To jest właśnie ta miejscóweczka. Bardzo przyjemna, dzisiaj bardzo mocno wieje. A pomimo tego ta miejscówka jest naprawdę bardzo fajna. Zobaczcie, bardzo blisko lustrowody. Z rybkami to pewnie tak jak wszędzie, okonie pewnie są. Nie mamy za dużo czasu, żeby tutaj to precyzyjnie obłowić. Jarek troszeczkę był, mówi, że są szkubnięcia okonków małych. Lecimy dalej, bo chcę jeszcze wypróbować zestaw śledziowy na makrele. O, tutaj jest przyjemnie. No tutaj. Buu! Panie makrele. Ja cię kręcę. No i proszę bardzo, pokaż makrela, ale zobacz, ale na robala wzięła. No. Czemu tak? Widzisz, no. Przynęta uniwersalna, nawet makrelka. Makrela, tyli. Nieduża mi po śledzie, ale jest. One są pięknie wybarwione. Standardowo sama wiedziała, jak trafić. Tak. Właśnie nie wiem, czy go podciągnę na fluo. Co masz? Leszczyka, ale niedużego. Uuu, jest leszcz. Nie wiem, czy go na zestawie fluo podciągnę, czy nie, czy on mi pęknie. Ta 18. Teraz zobaczymy. Nie szarp się, kolego, nie szarp. Nieduży leszczyk, jak dużo w porcie w tym roku.
Dobra, zabierzemy. Dobra, kolego, wracaj do wody. Oj, sam wrócił. Sam wrócił. Patrz, skubany. Znał drogę. Czyli już tu był. U góry. O, zostaje śluz, nie? Zobaczcie, zaczyna kropić, także sytuacja jak to nad polskim morzem jest bardzo dynamiczna. Jarku, szybciutkie podsumowanie. Mamy coś takiego jak zakaz spinningu w porcie, a mamy same tutaj spinningówki. On jest od 15 września, ale 15 września już obowiązuje, więc do 14 możemy sobie łowić. 14, 24 w nocy koniec spinningu, żeby była jasność, no i do końca lutego, nie? Tak. Poza tym terminem możemy sobie łowić w porcie, ale metodą gruntową na czerwonego rybaka. Albo spławikową, od 7 do 17 tylko i wyłącznie. Czyli tutaj już nie ma spinningu, żeby była jasność, żebyście się nie nacięli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest, mamy troszeczkę tutaj wędek. Ja łowiłem na Inazume Pro Zander. Miałem też playera od Mikado. I powiem wam szczerze, jak jedziecie do portu, weźcie wędeczkę taką do 10 gramów, bez problemu połowicie. Mam rację? Tak, jeżeli się nastawiamy na okonie, właśnie na jakieś też przyłowy leszczowe, flądrowe, to wędka okoniowa będzie absolutnie podstawowym sprzętem. Ja mam akurat Savage'a, wędkę dropshotową, która jest takim podstawowym, to jest podstawowy kij mój w moim arsenale spinningów. I najczęściej go używam w porcie. No jeżeli się nastawiamy bardziej na śledzie albo makrelen, to w tym momencie mocniejsza wędka może być do 20 gram, jeżeli nie ma wiatru. Przy mocniejszym wietrze i większej fali wędka na przykład szupakowa do 30 gram też powinna dać radę. No i właśnie, ja wziąłem to Inazume, bo chciałem makrele połowić. Udało nam się złowić makrele, no jemu się udało złowić, ja się namachałem i niestety nic. Natomiast przydała się moc tej wędki, no bo ja łącznie miałem 40 gramów ciężarków, żeby to pod wiatr można było fajnie rzucać. Natomiast wydaje mi się, że takie wędzisko do 10 gramów da radę, połowicie sobie i nawet złowicie flądrę. Flądra na dropshota. No to jest bardzo częsty przyłów na dropshota. W tych miesiącach wiosennych, kwiecień, maj jest jej bardzo dużo. Często się zdarzają właśnie przyłowy. W tym roku dużo miałem dużych flonder, takich w granicach 37, 8, 40 cm, 40+. Wiadomo, że one są chude, ale no jest zabawa na delikatnym sprzęcie z taką flondrą. Taka 40 już naprawdę powalczy. Da trochę popalić. No kij okoniowy właśnie, to już każdy ma jakieś tam swoje własne preferencje, właśnie ponieważ łowię dropshotem, to i w ogóle wolę wędki okoniowe trochę szybsze i trochę sztywniejsze. Jedna rzecz, złowiliśmy leszcza, ale niewielkiego, udało się go do góry na pirs wrzucić od tak, a co by było, jakby był taki większy, 50? No właśnie, jak mówimy tutaj w czerwcu, w lipcu, to są bardzo dobre miesiące na leszcza, no to trzeba by było mieć podbierak, to co parę razy już mówiliśmy standardowo, podbierak 2,7 powinien się sprawdzić. Krótszy raczej nie, bo gdzieś gdybyśmy stali na wyższym pirsie, teraz patrzę się na pirs wyładunkowy, no to tam te 2,7 musi być, no niestety, żeby jakoś sobie to podebrać. Nawet dłuższy tam byłby lepszy, ale te 2,7 powinno w każdym miejscu w porcie wystarczyć. No jeżeli się trafia leszcz, jakaś 50, to wiadomo, że na takim delikatnym sprzęcie go nie wyciągniemy, albo połamiemy wędkę, albo w najlepszym razie zerwie nam się fluorokarbon. Podbierak, ja zainwestowałem w Dama, to jest podbierak, który ma w nazwie Strong, czy nawet Ultra Strong. Jestem z tego podbieraka bardzo zadowolony. Wszystkie poprzednie, które kupowałem w cenie 60-70 zł, nie sprawdzały się po prostu. Prędzej czy później się wyginały, były problemy ze złożeniem albo z rozłożeniem go. Ten Ultra Strong jest świetny, również dlatego, że ma gumowaną siatkę, która no nie zdziera śluzu z ryby i w lepszej kondycji możemy ryby wypuścić. No i właśnie, Jarek też zauważył, że te makrele mają strasznie małe takie łuski i one się kleją na potęgę, gorzej niż śledź. Tak, po złowieniu jednej makreli właśnie na dropshota i ręce całe w tej drobnej łusce i tutaj kawałek blanku nawet i kołowrotek też. No w tym roku właśnie te makrele są bardzo małe, to jest jakiś taki wyjątek, bo w poprzednich latach jak się trafiały, to raczej to był sierpień, teraz trafiły się pod koniec czerwca. To są jakieś takie nieduże ławiczki i no nie nałowimy ich tyle, ile śledzi, bo one pewnie pływają w grupach po kilka, ale jak pierwsza uderzy na zestaw śledziowy, warto ten zestaw jeszcze chwilę przytrzymać. Jest bardzo prawdopodobne, że się kolejne dołączą i że wyciągniemy nie jedną makrelę, a dwie, trzy albo nawet pięć. I tutaj taki lifehack na koniec, bo zauważyłem, że Jarek bardzo często łowi na dropshota, ale uzbraja to w glizdę.
To ma więcej nałowił niż ja. Myślisz, że to jest dobry patent na ten nasz port władysławowski? No tak, no bo tutaj leszcz się na pewno połakomi na tą dendrobenę, flądra, okoń, aczkolwiek na jakieś przynęty gumowe nieduże też i leszcze bywają, flądra spokojnie na przynęty, to co mówiliśmy. No i słuchajcie, to byłoby na tyle. Port we Władysławowie jest jednym z takich najciekawszych łowisk tutaj na naszym wybrzeżu, jeżeli chodzi o spinning morski, gdzie możecie sobie tak przyjść i po prostu pospingować. Mamy leszcze, mamy sandacze, mamy okonie, mamy no w zasadzie całe spektrum ryb, no bo no belony nawet też mamy i też na spinning można połowić, natomiast belonę chyba lepiej na spławik. W porcie tak, w porcie u nas tak. Jeżeli chcecie sobie troszeczkę jeszcze mało wam tych informacji, to tam u góry macie linka do takiego filmu, gdzie omawiamy ogólnie kalendarz morski, branie ryb właśnie i tam też troszeczkę o porcie mówimy. Także myślę, że ta morska miejscówka została w małym to stopniu, ale wyeksploatowana przez nas. Ale zapraszamy do starszych filmów, gdzie myślę, że dosyć dokładnie omówiliśmy poszczególne miesiące właśnie, przynajmniej dla spinningistów, bo gruntem i spławikiem się raczej nie zajmowaliśmy. I mówiliśmy o różnych gatunkach, które możemy tutaj połowić. Jak na szybki wypad, taki tylko do kamery, żeby wam pokazać miejscówkę, to myślę, że wstydu nie ma. Zapraszamy na kolejne miejscówki, no bo to stała taka seria. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!